Siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy pierwszy mój turnus w stajni Podolin. Witam się z wami z psiakiem dzisiaj. O, psinek sobie śpi ładnie. Dzisiaj akurat jestem fotografem, nie tylko gość specjalny, tylko fotograf. Taką pracę dostałam, kurde, czuję się, jeszcze się. No ale pewien profesjonalizm, zobaczcie, lustrzanka przygotowana. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek będzie podobał. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał i lecimy, bo mam nadzieję, że w wakacje wbijemy te 50 tysięcy subskrypcji i będę mogła jednego z was właśnie zaprosić tutaj do nas, do stajni Podolin, żeby calutki dzień z nami spędził. Jakiś wyjazd w teren, pokaz sztuczek, przejażdżka na hakamadzie, na wheelbarze, więc warto subskrybować tam na dole. Zrobiłem konkursik, żeby było sprawiedliwie. Nie, psinek? A co ty wąchasz? Patrzcie, na coś wącha normalnie. Psinku, ty jesteś hitem. Co ty masz za czapkę w ogóle? No, pokaż. Zgubiłem moją tamtą. No. Ale że miałem jeszcze jakąś. Teraz widzę. No to wziąłem taką. Ostatnio w ogóle Johnny do mnie, że miałem koszulkę też chyba taką, nie? Z takimi wzorkami. I co? No i no to dzisiaj mam czapkę, aha, nie? Dobra. Jeszcze będą spodenki i będzie komplet, nie? Halo? O! Nuga! Ale kucnie? Drodzy, będziemy testować siodełko i dwa się pachaki Wilbusia. Wilber w ogóle tam dziad poszedł, nice. Ale patrzcie na ten zachód. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Taram. Ej, znowu mi iPhone jakiś dorobił słońce. Co jest grane? Ja nie wiem, on ma jakieś porycie ostatnio, że mi jakby kropkę dodaje, widzicie? Koniu, no super, będziesz testować. No masz takie tutaj, ci odpadną. No te kropki. Fajna jesteś, super. Dobra, poczekaj, bo tam czekają. No idziesz? Idziesz, dziadu? Tak, chodź bez kantara. Pokażmy naszą więź, koniu. Wow, ta kropka. Wolno, wiesz? O, zobaczmy, czy znowu kropkę dorobi. O, tym razem pół kropki. Wytyfy, ja nie wiem, o co chodzi, co ten iPhone, chyba się coś pomylił. No super, koń, dzień dobry. No, znowu cię muszę popsikać na to owady, bo użrawią ci te oczy. No, proszę bardzo, kochani. A Kamada gotowa z widzami, z obozowiczami. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba w zestawie Wilbera. O, no, Haki się podoba. Haki się podoba, ewidentnie. O. Proszę bardzo, tak te siodełko się prezentuje, no. Hakamada w ujeżdżeniówce? Ej, czemu... O, przyświeciło mi czaprak przez chwilę. Dobre pytanie. Jestem ciekawa, bo naprawdę będzie na niej wybijać. No, ale trochę inaczej wygląda to na widzisz? Kamerze. No, na kamerze, no, potwierdzają w głowie. Całkiem inaczej, to... no. Bo ja co chwilę tego czapraka nie mogę, wiesz, w rzeczywistości pokazać. Tu już lepiej, nie? Zbliżony kolor. No. No, trochę zbliżony. Bo on dalej się świeci. Dobra, czekamy jeszcze. O kurde. Nie, Pakumin, czekaj. Schodki. Co to na schody boczne stosują? Ona już wie, że ujeżdżenie. Dobra, ale ona jaka chuda jest, ty. A co na oklep nie trzyma się? Jaka chuda? No właśnie, też czuję, ale w moim siodle, tym co mam w trzech stronach, o, do ciebie chciała buziaczka. W tym trzech stronnym to ja mam takią. Jak na beczce jakieś. A powiedz ty mi, czy strzemiona są ok? Są ok. Bo one mają być za długie, ale nie aż tak długie, nie? Nagrywam nagrywających. Jestem kamerzystą. Jestem kamerzystą, nagrywanym kamerzystą.
podwójny film. Ja mi się wydaje, że mam za drugie, ale... Tymczasem psinek? Ja się zmęczyłam. To są już haki. O, osobny vlog widzę. Dzień tak. Dobry. To są już haki. To jest ten najdłuższy na gdzie? Na TikToka. Nie wiem. Nie, TikToka nie mam. O, no to dobrze, bo zrawy było. Bo na TikToku tam się rozumiecie, gdzie wyglądają. Tak. Jezu! To coś tu. Co? A to jest bomba. A to jest Joli! Boże! A to jest Ju... Się boję takich rzeczy z miedziaką. To nie gryzie. O Boże, dalej mi ręka puchnie. To nie gryzie. Ona jest już dwa razy... Ona zaraz będzie trzy razy większa. No, porównanie. Co się stało? Nie wiem, coś mi diabło. O, chodzi boczne kusie. O, tego żeśmy nie próbowały jeszcze. Super. Dobrze. Ej, nie no. Nogi ze strzelą mi wypadają, ale jest okej. Pa! Karol, ja kupuję łyżeniówkę. Nie ma. Super. Inaczej powiedz, że zostawiasz. Ale nogi ze strzelą wypadła, ja dalej siedzę, nie? To jest... Jakby nie da się z tego siodła spaść. Jak ktoś spadnie z łyżeniówki, to... To nie wiem. To jest mistrzem. A raczej to nie Jezu, zabał! Akurat, ja się nie. Akurat pochyliłam do tego, żeby to nie. Te, tego się nie przestraszyłam. Przestraszyłam się. Ja gdzie ona się tarza, jak ona się tam... Jezu! Byłby kebab. To będzie galopem? Co? Będzie galopem? Nie da się galopem. Łap. Nie możesz być dodatkowym, bo to jest mały konik i będzie mu ciężko. Dalej, brawo. A może chce? Ale on jest nierozstępowany jeszcze. Czyli musisz się rozstępować? Musimy najpierw stępować. Tak. Ja bym mogła tak jeździć całe życie. Fajnie, nie trzeba angle. Na zakupy. Na zakupy normalnie, do Biedronki, proszę państwa. Parkujemy. Dużo miejsca nie zajmuje to. Proszę nie krzyczeć przy koniku. Państwo, jedziemy sobie w terenik już z grupą. Którą jesteście grupą? Pierwszą. Z grupą pierwszą, ale ogólnie w terenie jesteśmy trzeci raz, w sensie Asaki. I tam cała ferajna reszta. Machajcie, bądź! Nie widać w ogóle, o! Dobra. Tak, ja prowadzę. I idziemy sobie w las. Taka Amanda ma strasznie zgodnie. Tak? A, bo się wytarzała. A ją kąpaliśmy ładnie wczoraj. Taka piękna, pachnąca jest. No może już właśnie nie jest pachnąca. Haki. Haki bardzo dzielnie znosi. To są takie króciutkie tereny, 40 minut, żeby wiecie, każdy miał szansę ze mną pojechać w teren. I one są nie, że w jeden dzień heja Haki chodzi cały dzień, tylko dzień po dniu, nie? To tak jest ustalone, bo tych grup jest chyba 5, z czego piąta była na spacerze, to się nie liczy, a z czterema mam taki teren normalny, nie? Ewentualnie wstęp kurs. I galop! Super koń! Uhu! Dobrze! Brachaki super.
chciała przyspieszyć, ale ją zwolniłam, żeby ten reszta tak nie pędziła. Ale powiedz, jak tam git? No, git. Galop był. Tam z tyłu git? Tak, super. To super. Ziwa już, o, proszę bardzo. Niestety, no, ona tak... Ziwa już odczuła, że wracamy do stajni. Masakra jest, nie? Czasem haki. Nie, haki jak zrozumie, że jedziemy na luzie, wracamy, to... No proszę bardzo, nie muszę trzymać nawet wodzy. And I see the endless open wild, and nothing is wrong to me. I see it like a child, and everything we feel, I feel it's down the road. And it's not making shadows, it's nothing you can hold. But you belong to the wild. You belong. And I feel no sorrow, that's where I'm gonna be. Don't know much about it, that's why it's clear to me. And I see tomorrow. I see the love, a love to come my way. And please no other, and no doubt for what it is. We see, we find, we see again. I sat alone, alone in my brain. And now that we're together, it's pure and plain. Pure and plain, pure and plain. And nothing else really matters. I feel no sorrow, it's where I'm gonna be. Don't know much about it, that's why it's clear to me. And I see tomorrow, and how it's gonna be. And nothing else really matters. Zapamiętał tam, wchodzi. Kubuś drugi raz praca węchowa. O właśnie. No, no, dobrze, dobrze, dobrze. Idź za nim, węszy. Ale zobaczcie, jak koń tropi, nie? Powiedzmy, że to tropienie bardziej się nazywa. Rozszerza chrapy, postawa nisko, głowa, wącha, wącha. No on musi jeszcze sobie skojarzyć tego smelera, czyli tą żmatkę, z tym, że ma za tą żmatką podążać. Okej. Okay. O, 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 no. O, super. I teraz mu daj od razu. O, do góry saszetkę podnieś i daj smaczka. Super. I do góry głowa, od razu. I teraz, żeby skojarzył sobie tą właśnie torebkę ze smaczkami. Super. No, musieliśmy mu trochę podpowiedzieć, bo trochę błądził w starych śladach swoich, ale się udało koniec końców. Mu po prostu by trzeba było krok po kroczku przesuwać ten cel. To są moje dwa konie. Z czego jeden mój to jest żyrafa. Tak naprawdę. O, no, proszę bardzo. O, tak, właśnie. O, do czego jest potrzebna długa szyja? Do tego. Estetycznie nie wygląda fajnie, ale się przydaje właśnie do drzew. A Wilbuś cierpi niestety z krótką szyją. Wilbuś płacze. No, Iberowi trzeba maskę założyć właśnie. A zaraz zaczynamy kolejne węszenie. Haki. Dobra, teraz słuchajcie, Haki drugi raz będzie węszyć. Zobaczymy, czy wytropi tego smelera, czy zapamięta, że tam było. O, dobra. Dobra. Teraz się czego przestraszyła, ale czuję, skojarzyła. Tak. No, idź za zapachem, nie bój się. Tak. No. 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 O. 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 Super. Tak. Dobry koń. Tak. Co?
mamy dowód, że moje konie jednak się lubią. Nie wiem jakim cudem. Znaczy nie, no widziałam już ich nieraz, że tak się iskają. Ale na filmie tak tego nie nagrałam. Poproszę bardzo. Dowód centralny, że Haki po prostu... Ona jest zazdrosna, ona sama by chciała ćwiczyć ze mną. Ale jak przychodzi co do czego, jak są razem, to lubią się ogólnie, nie? O, już matka, już mnie zobaczyła okiem. Oho. A te, o, patrzcie, widzisz? Zobaczyła mnie i już. A patrz jaka! Nie no, koniu! Nie no, to jest tak. Totalne wykorzystanie. Wiesz co? Idź mi. Tylko mnie zobaczyli. Naprawdę. Ukłony i ptysia też fajnie ukłon zrobiła. O, jak przechodzisz. O, o nie no, mega. Ta pochwal. Pięknie, super. Powiem wam, że jest bardzo fajnie na tym turnusie. Drugi już się zaczyna w niedzielę. I co mogę powiedzieć? Dużo się dzieje. Jestem prawie cały dzień w Podolinie, śpię też. I przez to, że albo mam pracę z ziemi, albo są jazdy, to cały czas jestem gdzieś tam w ruchu. Ale staram się wam coś ponagrywać, żebyście mieli jakąś sklejkę z tego obozu. To jest totalny sztos, nie? No i tam konie mają łąkę, tu i tam do góry dziewczyny poszły je zgonić. Właśnie, bo będziemy tor przeszkód pokonywać w ręku, a jutro będą zawody Pony Games dla obozowiczów. Więc warto przyjechać do Stajni Podolin i w ogóle wpadajcie na ich kanał do Stajni Podolin. Tu wam się wyświetli nazwa i macie też link w opisie, bo na 1000 subskrypcji będzie specjalny filmik. Zresztą zobaczycie, warto wbić. Uwierzcie mi, warto wbić 1000 subskrypcji na ich kanale. Polecam serdecznie. No piękne, no pięknie po prostu tu jest cudownie. Nawet brak mi słów, nie? O rany, ale ostre te liście. Kurde, to ja może zacznę nagrywać jakieś klipy czy co? Że tak fajnie wychodzi na kamerze, mega. Dobra, lecą. Lecą dziady. Dawać! Safra, opakumi! Siśku! A gdzie Wilber? Błagam, żeby był w masce. Błagam, musiałam mu maskę założyć przez te muchy i tego oczy łzawiące. Zobaczymy, czy geniusz nie zgubił maski. Tam jest latte. Mhm. O, hebanik! Co się stało? Nie no, ktoś krzyknął, że Wilbuś nie ma kantara. Nie no, zabiję go. Gdzie jest ten dziad? Osły idą, poczekajcie, tu jakieś dzikie manewry się dzieją. No, o, biegnie, pa... Oj, jumper, co? Dziadu jeden, mówiłam, że na 99% nie będzie miał maski i kantara. Wiedziałam i nie ma. Super, dziadu. Ja cię tam widzę. Chce człowiek pomóc. Mój oczy już zawią od tych much. No nie, on nie będzie jakiś masek nosił. Przyszły spragnione konie moje, zobaczcie, no oczywiście, że Wilber sobie maskę zdjął, kantar, będę musiała szukać, a on się znajdzie przy okazji. Na szczęście maska była stara, z dziurami, więc nie szkoda mi. No, ma kurde te oko takie podrażnione od tych muszek, ciągle łzawie, jak te muchy mu siadają. Nusiu, biedny mój. Ciągłeś maskę, to co ja ci poradzę, o wiolinka? O, a co? O latę odganiasz? O, patrzcie, widzicie? Latę a Wilber takie same zady mają, nie? I ciężko ich z tyłu odróżnić w ogóle. A latę to jest fiordo dzipsiak. O, i tam idzie mama. Mersiaczek. Super. Proszę państwa, tak wygląda ten tor. W ogóle tam jest bramka. Wchodzi się. Potem jedziemy na trójkąt. Stajemy. Jedziemy dalej na... Co tam się dzieje? Jedziemy dalej na... na co? Na L-kę. Idziemy do przodu i potem cofamy. O właśnie, jak to migotka reprezentuje. Tutaj widzicie, małe kroczki są nagradzane. Bardzo dobrze, bo ona pierwszy raz to robi.
Znaczy nie, no pierwszy raz w tym momencie, nie? Potem przez rów, slalom w kłusie, ósemeczka z przenoszeniem szczotek, dalej potem na drążki, zatrzymanie na plandece, przejście przez makaroniki i tam macie taką oponę, na której kusyki muszą wejść i ona jest dosyć wysoka, więc jestem ciekawa. A tam macie szelbinka. Szelbinek sobie leży i jako jury ocena przejazdy koń. Nie? Shelby? Na super psiak, o tobie mówię. Dobra, jedź, jedź, biegnij, biegnij, biegnij. O, a chodzi o to, żeby na środek wjechać. Jeszcze raz. Hop! Pięknie, super. Tak, dobra, ale zawrót jeszcze raz, możesz w tą stronę te drogi przejechać, póki nikogo nie ma. Żeby idealnie na środku ona ma być, bo po to są... Tak, pusie slalom, no. Żeby idealnie, wiecie. O, no mówiłam, że ta ptysia to najlepsza. No, kieruj głową, głową. Dobrze, dobrze, jedź, jedź, jedź. A, panie. No, tu trzeba koordynacji. Spróbuj jeszcze raz. Dawaj. Tak, dobrze, patrz. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, no i widzisz, da się. Super. I daj smaczka. Kurde, ja myślałam, że tam się dziecko drze, a to się drze pewnie jakiś kusyk. Hit sezonu totalny. Patrzcie, czekajcie, tam kucyki, o, widzicie, w buszu? Ej, co to ostrość mnie najla, kucyki, o, tam mam Olawka. Ona galopować chce. No, daj Frania, hop, pięknie, no, idealnie. Dobrze, 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 super, nie no, teraz to i poszło. Brawo. No, leć ze smaczkiem. Ja pomagam i dobrze. 3 sekundy. O, tam migotka się wspina na oponkę, zobaczcie. Proszę bardzo, migotka się sili. Mi się dało tak nogi podnosić. Pięknie. Tutaj tam nie, bo tam są korzenie. Konie wiedzą. Tam piękny zachodzik w ogóle, patrzcie to. Źrebaki? A, źrebaki, no. Faktycznie. Super, w ogóle to jest ostatnia grupa z kucykami. Że się nie nagrywałam, musiałam podpowiadać. A tu fajnie dziewczyny ogarniają. Psinek, zostaw ten pasuch, dziadu. Tak. Dobra, no to już możesz zejść z migotką. Tylko w stronę tą, nie, nie na pasuch, nie? O, o, pięknie. O, a ta to jest od... Kurde. Ta to od razu, nie zdążyłam nawet kamery włączyć. No i może zejść, super. Brawo. No to ty miałaś bardzo łatwo. Ja nie wiem. No dawaj, dawaj, Benek. Łyda, hop! Łyda, hop! Ta nogę złamała. Nie, dobra. Hit. O, patrz! To się nagrało? Nagrało się, no. Dawaj, dawaj! Pięknie. Jedzie surprise. Dawaj, ale z kusikiem, kusikiem na środek. I ty też biegnij. O, super! No, pogubił się troszkę, ale już nie skoczył. Co bym też pochwaliła w sumie. No. I teraz dawać, dawać. O, super! Mega. Cyki to wszędzie się pomieszczą. Ale podoba mi się dziewczyny. Dawaj smaczka, szybko! Szybko trzeba dać smaczka. Dobrze, dobrze. O to chodzi, żeby do odpowiednim czasie dać tego smaczka. Dobra, oni tak sobie skubią już tą trawkę. Już tyle osób tu było, to trawa pozrywana, pospadały jakieś smaczki pewnie. O, super. Mam zadania. Idziemy właśnie po moją grupę obozowiczów, czyli jedną połowę i robimy podchody. Dobra, uwaga, dotarliście do celu. W takim razie dostajecie zadanie. Aha, okay. Proszę bardzo. Przeczytaj na głos. Zastanówcie. Zatańczcie przy ognisku i się przy tym dobrze bawcie. Okej. Okay. I dopiero dostaniecie wskazówkę. Także tańczcie. Makarenę, no. Tańczcie makarenę. Proszę bardzo, wszyscy tańczą. Żebym zaliczyła.
Ej, kręćmy się dookoła. Zamiast zaliczyła, to musicie zatańczyć. Czekaj, Makarena. Makarena. Dobra, zaliczone. Fajnie, brawo. Otrzymujecie wskazówkę. Przy okazji sobie matki schodzą na jedzonko, a my tutaj nadal się bawimy. Ja pierdzielę, oczy, patrz, jak się oczy im świecą. Jak jakieś duchy normalnie idą. O, i żelek jak zawsze. Patrz, wklejony. Patrz, normalnie duchy idą. Żelek świetnie. Jak zawsze odklejony, on się tak wyprawia. Tak, 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 on totalnie. Dobra, no. Ja ci świecę. No. Jakie są wzmocnienia i żary i kary. I kary, no. W treningu koni. Wymień i opisz każdą z nich. Dobra, no. Tak, jak ktoś mnie słuchał. P plus. Okej. Okay. R plus to jest, że wzmocnienie pozytywne, na przykład. No i na czym smaczki, polega? No, no. Że daje się smaczki za coś, co koń zrobi na przykład dobrze. No. R minus to na przykład presja. Nie. Presja i? A wzmocnienie to odpuszczenie. No tak. To odpuszczenie. Dobra, no. Odpuszczenie presji. Kara pozytywna. Kara pozytywna. P plus, no to jest na przykład. No. P minus to jest na przykład baty i tak dalej. Ale baty co? Uderzenie konia, tak? No to tak, jest P minus. A P plus? A P plus? No. Ale będzie tutaj czuła karenek. Nagrody czegoś coś takiego? Zabieranie koniu czegoś, co na czym mu zależy. Na stadzie, no to jest... Na przykład zabieranie od stada, tak? No to jest, tak, ale to jest kara negatywna, co mówiliście. A kara pozytywna? Nie, odpuszczenie. To jest... Nie ma co! No, trochę podpowiem. Stosowanie faz, to co to jest? To, że przedłużanie... Skracanie faz. Nie. Co, ale myślałaś? Nie. Po prostu fazy. Czym są fazy? Zwiększanie presji? O! I to jest właśnie kara pozytywna. Czyli... Dobra. Zgadliście, dobra. Także proszę bardzo, gratuluję. A ja trochę zapamiętali z tego szkolenia, w każdym razie. No. Piękne widoki tam macie i góry sobie podziwiacie. Na górce? O. No chyba nie. No nie! Nie. No i just do it. Nie wiem, czy widzicie, ale zobaczcie to. Ej, tu widać gwiazdy prawie. Są szumy mega, ale widać. Dobra, idziemy za nimi, bo oni tam zadanie robią. Ja się zabiję tu. Zaraz. Nawet nic nie widać. Sorry za te oddechy. Ale to będzie hit. Dobra. No. Jaki koń? To nie jest jeszcze. To jest Kamada? Nie. A to jest Kamada. O! Sorry. No, na targi. To ja. Bo jej w oczy świeciłam. Ciszku! Hello! Brawo! Znaleźliście konia z niebieskim kantarem. I co? Jak wam się podobało? Bardzo fajnie było. Bardzo? Sorry, ale was widać tak. Kurczę, no. Ale totalnie haki. I co? W ogóle nie rżała, bo jej nie słyszeliśmy. Nie? A to super. A, no to mega, ona wie, gdzie jest pewnie. Znaleźliśmy naszego konia, teraz przyszliśmy do drugiej drużyny, bo ona jeszcze nie znalazła swojego konia. I lecą. Tutaj nagrywam. Ale jakiś zadowoleni. Normalnie. Zobaczymy, kogo znajdą. Ale patrzcie, jak latarki na ten świecą. No. Kto tu jest? No. Wilbuś! Wilbuś! Jest! Znalezione! Tak! Wilbera. Świecimy mu wiadomo. Nie mam pojęcia. Różowy. Różowy, no. Nasze. Super. Brawa. Jesteśmy w lesie, nie? Pani, bardzo miło było poznać obozowiczów z pierwszego mojego turnusu. Za niedługo zaczyna się mój drugi turnus. Nie mogę się doczekać, kurczę, bo naprawdę tu jest tak fajnie. Zapraszam do stajni Podolin na obozy.
nawet nie tylko ze mną, nawet na jazdy. Atmosfera jest genialna, czujecie się po prostu jak w drugim swoim domu. Koniki oczywiście też mają zapewnione warunki jak najbardziej naturalne na dużych pastwiskach. Dbane, na pierwszym miejscu stawiane w każdej sytuacji i to jest piękne, więc serdecznie polecam. I chciałam się z wami przy okazji pożegnać w tym odcinku. Tu jestem draśnięta, tak wiem. Nie wiem, co mi się tu stało. Może przez krzaka jakoś przechodziłam, czy co. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo brakuje nawet, nie wiem, czy 200 iluś subskrypcji do 50 tysięcy osób. Byście powariowali, ale prawie w tydzień, żeście ponad 1000 subów wbili. I ja wam dziękuję jeszcze raz za to. Będą lepsze filmy na pewno. Pa, pa.